Już jesteśmy. O co chodzi? Chcemy szybko wrócić do... gry? Halo? Zdaje się, że ktoś urządzał imprezę. Proszę pana, co tu się stało? Panie burmistrzu, kiedy będzie pan to czytał? Kiedy będzie pan to czytał, mnie już nie będzie. Byłam pana asystentką codziennie przez ostatnie 12 lat i wypracowałam sobie ponad 1000 dni urlopu, które zamierzam wykorzystać w długim na ponad 1000 dni urlopie. Wakacje trwające 1000 dni? Super! Nie umiałam powiedzieć tego panu w twarz. Żegnam pana. Poradzi pan sobie. Sarabella. Rety, bajka! Całkiem nieźle naśladujesz Sarabellę. Dziękuję. Ale to już mi się nie przyda. Sarabella była dla mnie wszystkim. Może odrobinę was zaskoczę, ale stałem się od niej odrobinę zależny. Już nawet nie pamiętam jej buźki. I co ja teraz bez niej zrobię? Cóż, przykro mi, ale trudno, Gierka czeka. Proszę się nie martwić, ze wszystkim panu pomożemy. Jejku, mam już dla was kilka zadań. Ta lista nie wygląda aż tak źle. Uporamy się z tym do końca dnia. 7 dni, 8 dni później. Rety, dość rozbudowana ta lista. Masz rację, bajko, to jakaś beznadzieja. Wracajmy grać w deskorolkowych wojowników smoka. Z ostatniej chwili Bianca Bikini, jedna z dwóch członkiń przelansowanego gangu obsesyjnych fasjonistek, uciekła z więzienia Albatros. Obiecała sobie, że uwolni swoją siostrę i pokona atomówki. Obiecałam sobie, że was pokonam, atomówki. Policja ostrzega, że jest uzbrojona i fantastyczna. Rzeczywiście jestem fantastyczna, tylko akurat nie w tych koszmarnych poziomych paskach. Wszystko bym oddała za coś bardziej szykownego. Pralnia chemiczna? To nie stylowy butik, ale wystarczy. Czym mogę służyć? Ta lista nie ma końca. Znajdźmy burmistrzowi nową asystentkę. Ale to już. Zło powraca w wielkim stylu. Może ta pani? Jedna z atomówek. Jak dla mnie w porządku. Chwila, a jakie ma kwalifikacje? Paniusiu, masz jakąś pracę czy coś? Pracę? Nie mam pracy. Pójdziesz z nami. Ma pan nową asystentkę, będzie dobrze, lecimy już, bo gramy w grę, pa, pa! To pan jest burmistrzem? No właśnie, nie mogę w to uwierzyć. Ja nie mogę uwierzyć, że nosi pan taki strój. Co za wstyd. Jesteś moją nową asystentką. Każda osoba polecona przez atomówki jest w porządku. Te dziewczynki są takie odpowiedzialne. Przejdźmy do rzeczy, oprowadzę cię po biurze. Zaczniemy od najnudniejszego miejsca. Tutaj jest nasze centrum dowodzenia. Te komputery kontrolują dostawę prądu w całym Townsville. Naprawdę w całym mieście? Czyli, że mógłby pan odciąć prąd na przykład w więzieniu Albatros? Powiedzmy, że w celi, w której przetrzymują niezwykle stylową barbarzyńską bikini? To dziwnie podejrzane i konkretne pytanie, ale jasne, myślę, że tak. Upsy. O, kłębek wody! Jejku, ile kolorów! Wracaj tu do mnie! Lepiej powoli szykuj się na walkę z atomówkami Barbie. Ucieczki z więzienia są teraz w modzie. Barbie, kocham cię, ale nie możesz rozgromić atomówek w takim stroju. Czytasz mi w myślach, mała? Obrabujemy sklep!